Cześć, z tej strony Armando i witam w Spoiler Talku, gdzie możemy sobie już ze spoilerami porozmawiać o Rogue One. I przejdźmy od początku. Dużo osób miało zastrzeżenia, że nie będzie credit rolla, czyli tych lecących w kosmos napisów. I faktycznie ich nie ma. Mamy tylko napis dawno, dawno temu w odległej galaktyce i zaczyna się film. Jest pierwsza scena, gdzie nasza główna bohaterka jest jeszcze małą dziewczynką. No i ucieka ona od swoich rodziców, ponieważ przybywa Imperium, zabiera jej ojca, zabija matkę. A ojciec zostaje zabrany po to, aby dokończyć budowę Gwiazdy Śmierci. I co jest ciekawe, to budowę dokończyć, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że już pracował nad tą bronią, natomiast nie dokończył tego, tylko uciekł po prostu wraz z rodziną, uciekł gdzieś tam na odludną planetę i po prostu się tam próbował zaszyć przed Imperium. I powiem wam, że to mi się spodobało, że to nie jest takie na zasadzie okej, dobra, to ciebie bierzemy, bo jesteś, nie wiem, jakimś tam super naukowcem, tylko on już był w szeregach Imperium, po prostu po jakimś czasie stwierdził, że no, nie pasuje mi to za bardzo, co my tutaj robimy i postanowił zdezerterować. Ogólnie coś Disney ma, lubi dezerterów, bo pojawia się też chociażby pilot dezerter z Imperium w tym filmie. No i później, kiedy nasza Jean już jest dorosła, między tymi właśnie scenami jest napis początkowy, Rogue One, który leci w kosmosie. I to jest cały jakby początek. Ciekawy jestem, jak to będzie w przypadku filmie o Hanie Solo, co tam nagle wyskoczy taki napis Han Solo, Han Solo the movie. Albo no nie wiem, nie wiem jak się film będzie nazywał, jeszcze nie wiadomo, niezatytułowany film o Hanie Solo. I poznajemy naszą Jean, która już jest dorosła, została wychowana przez postać, którą fani Gwiezdnych Wojen mogą kojarzyć z serialu Clone Wars. So, grany tutaj przez Forresta Whitakera. I powiem wam, że no rozbrajał mnie po prostu głos, jakim Forrest Whitaker mówi w tym filmie. Taki, znaczy on ma oczywiście problemy z oddychaniem, nosi taki aparat do oddychania. Ale mówi tak, jakby ktoś mu stanął na gardle, jakby ktoś wam stanął na gardle i... Tak gada przez cały film. Ale później ginie. Ale wróćmy sobie do tego za chwilę. Poznajemy naszą Jean już dorosłą, która jest więziona przez Imperium i zostaje odbita przez rebeliantów, ponieważ właśnie jej ojciec wysłał wiadomość, a właściwie wysłał pilota Imperium, który miał dostarczyć wiadomość o planach Gwiazdy Śmierci, właśnie żeby te plany można było wykraść, rebelia, żeby mogła zniszczyć tą Gwiazdę Śmierci. I tutaj coś, co przewidziałem, już w którymś filmiku o tym mówiłem, że to, z czego dużo osób się śmieje, że taka potężna Gwiazda Śmierci, a ma taką małą dziurkę, w którą wystarczy trafić jakimś tam pociskiem i cała wybucha, było zamierzone, tak? Czyli nasz bohater, grany tutaj przez Madsa Mikkelsena, specjalnie umieścił ten słaby punkt i to jest fajne wyjaśnienie i na coś takiego czekałem, żeby ta głupotka, która zawsze się pojawiała, która fanom Gwiezdnych Wojen nigdy nie przeszkadzała, bo to zawsze była baśń, taka przygoda, ten taki wiecie, ta pięta achillasowa, to jest takie, no tu zostało to wyjaśnione, ale to zawsze była taka właśnie coś w stylu pięty achillesowej w mitologii, tak, no bo George Lucas bardzo inspirował się mitologiami różnymi przy tworzeniu właśnie oryginalnych Gwiezdnych Wojen. No ale tutaj jest to jasno powiedziane, że ten słaby punkt został specjalnie stworzony po to, aby właśnie ktoś mógł zniszczyć tą Gwiazdę Śmierci kiedyś tam. Więc nasza bohaterka zostaje odbita przez rebeliantów, zostaje poproszona o to, żeby właśnie skontaktować się z tym Sołem, który ją wychowywał po tym, jak jej rodziców zabrano, a matkę zabito, ojca zabrano, matkę zabito, żeby się z nią skontaktować. Jednocześnie do niego też trafia właśnie ten pilot imperialny, który ma tą wiadomość od człowieka, który zbudował Gwiazdę Śmierci. No i nasi bohaterowie gdzieś tam spotykają się właśnie w jednym miejscu. I poznajemy także oczywiście poza naszą główną bohaterką Jean poznajemy kapitana tego statku, jakby dowódcę, że tak powiem, Ando, oraz jego robota, czyli K2SO, który jest po prostu bezbłędny, teksty, które on rzuca, kiedy na przykład lecą w kosmosie i mówi, o jak nie otworzą tej bramy, to zginiemy tutaj, nas rozszarpie ciśnienie w kosmosie. A on się odwraca i mówi, no mnie nie, ja mogę żyć w
tam w próżni, nie ma problemu. Także dużo, dużo tych tekstów. Fajnie, fajnie, bardzo poprowadzona postać. To mi się, to akurat ten droid mi się bardzo podobał. Jest jeszcze dwóch obrońców, że tak powiem, świątyni na tej planecie, gdzie właśnie znajduje się ten Soul cały, czyli Forest Whitaker. I oni też się dołączają do rebelii. To jest właśnie mój jeden z głównych zarzutów. Nic się nie dowiadujemy o tych postaciach. Oni po prostu siedzą na dupie w mieście, zagadują do tej laski, bo czują, że ona jest dobra, bo tam jeden z nich, ten właśnie ten mnich, że tak powiem, po prostu czuje w niej moc, że ona jest dobra i tyle, i się dołączają. Na przykład oni we dwójkę, tak, jest jeszcze ten jego kolega, co biega z wielkim karabinem maszynowym, blasterowym, i chciałbym poznać na przykład, dlaczego oni są przyjaciółmi. No, po prostu, no, lubią się i tyle. Szkoda, szkoda. Trochę zmarnowany potencjał. No, pewnie to będzie oczywiście rozwijane w jakichś tam książkach Expanded Universe, czy jak to się tam teraz nazywa. W każdym razie nasi bohaterowie dowiadują się mniej więcej, gdzie może znajdować się ojciec naszej głównej bohaterki, i wyruszają na tą planetę. I na tej planecie, wow, super po prostu zrobiona ta planeta, deszcz taki siarczysty leje się i w ogóle. I tutaj bardzo fajna sprawa, że pokazane jest, że rebelianci to nie są tacy do końca złoci, tacy, wiecie, tacy mega dobrzy, tacy, że w ogóle robią zawsze tylko te dobre rzeczy. Nie, tutaj jest wyraźnie powiedziane, nasz kapitan tego statku dostaje rozkaz, że kiedy tylko spotka tego ojca, tej Jean, to po to, aby nic więcej się nie wydarzyło, tak? W sensie nie zbudował kolejnych gwiazd śmierci czy tam innych broni, to mają go po prostu tamten zamordować i tyle. I oczywiście córka nic o tym nie wie. Ona myśli, że po prostu go odbiją. Ale gdzieś tam sumienie do niego przemawia, no i nie wykonuje tego strzału, ponieważ tam wchodzi z karabinem snajperskim, ma go już na muszce, no ale tego nie robi. Ale mimo wszystko ojciec Jean ginie, ponieważ zostaje przeprowadzony atak przez rebeliantów, X-Wingi przylatują, zaczynają strzelać do wszystkiego, no i ojciec Jean niestety ginie. No ale dostaje ona od niego wiadomość a propos tego, gdzie znajdują się plany tej Gwiazdy Śmierci, i żeby je po prostu wykraść stamtąd. Tutaj wracając do jednego wątku. Jest też moment, kiedy właśnie nasza Jean spotyka się z tym Sołem, z Forestem Whitakerem, który ją tam wychowywał. I ona właśnie dostaje wiadomość od swojego ojca przy pomocy hologramu, który jej tłumaczy, że tam specjalnie budował tą Gwiazdę Śmierci, że tam jest taki właśnie fragment, w który wystarczy trafić i cała Gwiazda Śmierci w ogóle tam runie w gruzach, więc ona jest oczywiście już zmotywowana, żeby to zrobić dla ojca, którego nie widziała już od wielu lat, żeby go też odnaleźć. No i w pewnym momencie już Gwiazda Śmierci funkcjonuje w jakimś tam stopniu, przylatuje na tą planetę i rozwala to całe miasto, w którym oni się znajdują. No i nie rozumiem tego wątku, dlaczego ten Forest Whitaker stwierdza, że wiecie co, wy uciekajcie, tu jest pewna śmierć, tu już leci fala w ogóle, zaraz nas wszystkich rozwali, ale wy uciekajcie, ale ja już nie będę uciekał, ja już się nauciekałem, ja już tu zostanę. No i ginie. Scena po prostu jak z człowieka ze stali z ojcem. Idźcie. Idźcie, ja tu zostanę. No, nie rozumiałem tego. No, skoro chciał walczyć, bo mówił jej, musisz walczyć za naszą sprawę, to jest ważniejsze niż wszystko, tak? To są przyszłość całej galaktyki, od tego zależy. Ale wiecie co, mi się nie chce. Ale mi się już nie chce. Wyjdźcie i tam zróbcie, co macie zrobić, a ja tu zostanę i zginę. What the fuck? No po co? No to było trochę bez sensu. Już lepiej by było, żeby, nie wiem, zamknął za nimi jakieś drzwi, których na przykład musiał pilnować czy coś, wiecie, jakieś takie poświęcenie się dla tej całej sprawy, no ale on tutaj się niczym nie poświęcił, poza tym, że po prostu umarł. No, to mnie trochę tak kuło w oczy. Dobrze, no i szybko lecimy tak naprawdę przez ten film, bo później zaczyna się ostatni trzeci akt filmu, jak to się ładnie mówi w świadku filmowym, czyli nasi bohaterowie postanawiają właśnie ukraść te plany Gwiazdy Śmierci. To jest, te plany są w takiej siedzibie Imperium na planecie, która cała planeta jest otoczona polem siłowym, jest tylko jedna brama, przez którą można wlatywać. No i nasi bohaterowie ukradzionym statkiem tam się przedostają. Oczywiście jest ich bardzo mało.
I każdy, kto cokolwiek słyszał o tym filmie, wiedział, że no raczej większość tej załogi zginie. I spodziewałem się, że nie wszyscy. A już mogę wam tutaj powiedzieć, że wszyscy. Ale no właśnie nie spodziewałem się tego po Disney. Myślałem, że jednak ta główna bohaterka, albo może właśnie ten kapitan statku, może oni przeżyją, albo jedno z nich przynajmniej. No ale dostają się na tą planetę, w każdym razie właśnie pod przebraniem Imperium. Są w takiej komorze, gdzie się znajdują te wszystkie dane, szukają tego. Robot K2SO gdzieś tam ich ubezpiecza, że tak powiem, bo on jest robotem imperialnym, więc się łatwo mu trochę w tłumie wmieszać w tłum. No ale sprawy przybierają zły obrót. Oczywiście dywersja trwa na planecie, reszta tych rebeliantów tam się bije i tak dalej. No i aby zabrać te plany Gwiazdy Śmierci, albo raczej przesłać je do rebeliantów, wymagane jest to, aby ta pole siłowe, które otacza całą planetę, zostało wyłączone. Więc mamy oczywiście takie momenty, gdzie nasi bohaterowie są w tym całym archiwum, próbują znaleźć tych planów. Tutaj ktoś walczy na tej planecie, strzelają się i tak dalej. Nad samą planetą trwa bitwa, ponieważ rebelia też się cała dołącza w końcu do tej akcji i tam trwa bitwa w kosmosie, która wygląda wow po prostu. No i żeby to wyłączyć, to też było trochę dziwne, żeby wyłączyć ten pole siłowe, nagle jeden z statków rebelii stwierdza, no trzeba jakoś w to przypieprzyć mocno, więc znajdują się też oczywiście wielkie krążowniki imperialne, niszczyciele po prostu wielkie. I jeden ze statków, który w porównaniu z tym imperialnym statkiem jest taki, a powiedzmy tamten jest taki. Więc taki stateczek postanawia przepchnąć ten drugi statek w kierunku trzeciego statku. Tamte dwa uderzają w siebie, spadają i jednocześnie spadając rozwalają tą całą bramę i przez to można wysłać te plany Gwiazdy Śmierci właśnie do rebeliantów, tak? Przesłać je satelitom. No to już nie mogli dać jakiegoś większego statku, żeby on pieprznął w ten wielki, bo to wyglądało, no tak wiecie, no to tak jakbyście tira maluchem chcieli przepchnąć. O, coś takiego. Tak to mniej więcej wygląda. Jakbyście mieli tira i maluchem chcieli w niego uderzyć, żeby go przepchnąć. No ale to już wiecie, to jest takie czepianie się bardzo na siłę, ale takie pierwsze wrażenia, kiedy to oglądałem. No i w każdym razie plany zostają przesłane. Gwiazdy Śmierci zostają przesłane, natomiast sama Gwiazda Śmierci pojawia się właśnie nad tą planetą, strzela w planetę i zostają, wszyscy giną. Tak w uproszczeniu. Oczywiście jest pokazane, że każdy właściwie z bohaterów ma jakąś taką śmierć bohaterską, zwłaszcza właśnie robot K2SO, który gdzieś tam trzyma, stara się właśnie, żeby szturmowcy nie dopadli naszej dwójki głównych bohaterów i tam dostaje tymi blasterami, ale tam ciągle, wiecie, próbuje ich tam osłaniać. I to jest chyba taka najbardziej, no też najbardziej mi się ta postać podobała z tej całej ekipy, więc może dlatego najbardziej na mnie oddziaływała. Ale oczywiście mamy naszego mnicha ślepego, który gdzieś tam się też poświęca, tak, żeby właśnie tą transmisję doprowadzić do skutku. W ferworze walki właśnie jego przyjaciel też ginie. Pilot zostaje mu wrzucony do statku granat i po prostu go wysadza. I powiem wam, że podobało mi się to, że nie było to jakieś takie patetyczne mega. Wiecie, to było na zasadzie, nasz bohater coś zrobił, oczywiście, tak, oczywiście zrobił to, co do niego należało i w tym momencie tam szturmowiec podbiega i wrzuca mu granat. Puh, koniec. Widzimy tylko, jak statek po prostu wybucha i tyle. Nasza główna bohaterka też oczywiście wspina się na wieżę, gdzie tam jest satelita, przesyła to, ma oczywiście walkę z głównym złym, no i tam wygrywają i już wiecie, już tak naprawdę wygrali, tak, zrobili to, co mieli zrobić, czyli przesłali te dane, poszli na plażę, ten kapitan ranny, poszli na plażę i widzą, jak ta fala po prostu uderzeniowa leci do nich. To było też takie, o, wzruszające, wzruszające. W ogóle muszę wam powiedzieć, że wątek w ogóle ojca i córki ostatnimi czasy bardzo mnie wzrusza przez to, że mam córkę, więc jakoś tak
czuję zawsze taką większą więź, więc kiedy był ten moment, kiedy ginął ojciec Jean, no to trochę mi się zakręciło. No, było to takie, no było to smutne, ale to chyba ze względu na takie moje życiowe doświadczenia gdzieś tam, nie to, że tam ktoś umierał, tylko że po prostu mam córkę, więc jakoś tak nie wzruszają tego typu sceny. Co jeszcze by tu powiedzieć? No Darth Vader. No i na koniec Darth Vader. Darth Vader pojawia się w dwóch scenach. W pierwszej scenie, której się pojawia, jest to rozmowa z tym naszym głównym złym tam generałem, dowódcą, senatorem, czy jak go tam zwą, którego przydusza. I okej, spoko. Spoko scena, naprawdę. Ale ostatnia scena, kiedy już po tej całej bitwie już zostają przesłane te dane, jest scena normalnie z Vaderem, która mi trochę z obcym się nawet kojarzyła, wiecie. Jest moment, kiedy rebelianci uciekają, są w takim ciemnym korytarzu, nagle, wiecie, słychać tylko głos, oddech Vadera, zapala się czerwony miecz świetlny i tam po prostu ich tnie, tam bierze kolesia, dusi, podnosi go jednocześnie do sufitu, jeszcze go tam przeciął. Leci po prostu, oni biedni w tym takim ciasnym korytarzyku, nie mogą się wydostać, bo tam drzwi się zablokowały, mają te plany Gwiazdy Śmierci, przekazują je sobie przez te drzwi, aż w końcu same plany trafiają do księżniczki Lei. Księżniczka Leia jest oczywiście zrobiona komputerowo, no bo już Carrie Fisher, powiedzmy, no nie wygląda jak tam 19 czy 20-latka. I dobrze, że się pojawia tylko kilka sekund, bo dosyć sztucznie to wygląda, no ale jest to mega taka laurka dla fanów Gwiezdnych Wojen. Zresztą tak naprawdę, jeżeli ktoś mówił, dlaczego nie będzie sequela Łotra 1? No bo sequelem Łotra 1 jest Nowa Nadzieja. Właściwie w momencie, kiedy kończy się ten film, zaczyna się Nowa Nadzieja, tak? To jest, nie wiem, 5 sekund później się zaczyna Nowa Nadzieja? No kawałek później, ale to jest dosłownie bezpośredni sequel do Łotra 1. No i oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, co wam się podobało, jakie sceny najbardziej, którego bohatera najbardziej polubiliście, a którego najmniej i jak ogólnie oceniacie Łotra 1. I tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Kłania się Ormando. Niech moc będzie z wami.